internetowa kibiców Wisły Kraków, przedstawiająca płonącą Warszawę, taką jaką znamy z czasów powstania warszawskiego, z podpisem "Bądź gotowy, Wisła otwiera narodowe". Ma to zachęcać krakowskich kibiców do przyjazdu na mecz Superpucharu Polski. Pokażę Państwu tę stronę i skomentuję oczywiście. Adam Krzykowski. "Bądź gotowy, Wisła otwiera narodowe". Tak mobilizują się na wyjazd do Warszawy kibice Białej Gwiazdy. I nie byłoby w tym nic bulwersującego, gdyby nie tło z gliszcza płonącego miasta. Starsi mieszkańcy Warszawy doskonale pamiętają, kiedy i kto ostatni raz podpalił polską stolicę. Prawie 70 lat temu Warszawa miała zostać zrównana z ziemią. Dlatego taka forma promocji meczu dwóch najlepszych polskich drużyn wielu bulwersuje. Bo to jest historia, młodzież coraz mniej wiał na temat ich powstania i w ogóle o okupacji. Szef Stowarzyszenia Kibiców Wisły Kraków nie chciał dziś rozmawiać z nami przed kamerą, ale tłumaczył, że doszukujemy się drugiego dna, a płonące miasto na zdjęciu to nie Warszawa, ale mecz odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Kibice warszawskiej Legii też się przygotowują do historycznego, bo pierwszego na tym stadionie meczu, ale nie boją się najazdu kibiców z Krakowa. Nie. Ja myślę, że jeszcze to, że są kibice drużyny przeciwnej, to zawsze dobrze, bo taka zdrowa rywalizacja się w tym momencie na doping, na oprawę pojawi. I właśnie taka ma być walka na narodowym, głośna i kolorowa. Dzisiaj na stronie kibiców z Wisły pojawił się filmik dający przedsmak tego, jak będą wyglądać trybuny. Ale służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo dokładnie pamiętają majowy finał Pucharu Polski, który zakończył się zdemolowaniem stadionu w Bydgoszczy. Mecz o Superpuchar będzie praktycznym sprawdzianem przez najważniejszą imprezę Euro 2012. Musimy bardzo dobrze znać obiekt, bardzo dobrze znać miejsca, gdzie znajdują się kibice, które wychodzą. A 11 lutego wszystkie krzesełka mają być zajęte. Myślę, że będzie to piłkarskie święto. Cały wysiłek składamy w to, żeby ten mecz dla wszystkich kibiców, a będzie ich, mamy nadzieję, ponad 50 tysięcy, był widokiem ciekawym, komfortowym i przede wszystkim bezpiecznym. Nie wiadomo tylko, czy komfort zapewni dach. Według przeglądu sportowego nie można go zamykać przy ujemnych temperaturach. Nie udało nam się potwierdzić tej informacji. Na szczęście w czerwcu, w czasie Euro, ma być już ciepło. Adam Krzykowski, Panorama. Wydawałoby się, że po zarejestrowaniu przez sąd